Cześć, witam serdecznie. Nazywam się Mariusz Marza z bloga mariuszmarza.pl. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Ci rozwiązanie, które pozwoli Tobie na umieszczanie wpisów ze swojego bloga automatycznie na Facebooka, czyli czasem zaplanujesz sobie, żeby dany wpis ukazał się o danej porze, danej godzinie, a nie jesteś w tym momencie przy komputerze, a chciałbyś, żeby ten wpis się właśnie ukazał. Znajdę dla Ciebie rozwiązanie, pokażę Ci rozwiązanie, które pozwoli Ci ustawić właśnie wpisy, kontrolowane wpisy, które będą się pojawiały w określonych godzinach i określonych datach. Więc jeśli jedziesz gdzieś na urlop, jest to fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Chcesz utrzymać dalej relacje z klientami czy z Twoimi followersami, więc zapraszam Cię do komputera i pokażę Ci właśnie, jak zrobić takie automatyczne posty na Facebooka. No więc witam Cię przy komputerze. Tutaj zobaczysz właśnie stronę, która pozwoli Ci zaplanować posty na Facebooka, automatycznie dodawać. Z tym, że nie jest to darmowe rozwiązanie, jak widzisz. Zobaczymy, jak to będzie na zasadzie free. Get started free. Czy social network? Za darmo, message, Facebook, Twitter. OK. Stworzymy sobie tutaj konto. Okay. Social Networks, czyli dodajemy swoje swoje konto, kontynuuj, tak, OK. Czyli które konto chcesz dodać? Weźmiemy sobie personal profil, czyli mój personalny profil, mój osobisty profil. I marketing internetowy na plus. Dodajemy i możemy testować 30 dni za darmo. Jak widzisz, tutaj jest bardzo podobny do panelu WordPressa. Publisher, Analytics, Async, Campaign, Contact, App Directory, Settings. OK, teraz zajmiemy się dodawaniem. Add Stream, Add Social Network, My First App. Try the new streams. Timeline events page on this, tak, czyli jest nasze konto. Tutaj dodajemy jeszcze add stream. Timeline. OK, czyli dodany jest nasz stream. Mariusz Merza, share page, czyli tu jest nasza oś z Facebooka pokazana. Jak teraz dodać ten wpis publisher? Tutaj zaznaczamy sobie nasz profil. List day week, tak? Tutaj 7 dolarów widzę kosztuje. I twórz wiadomość, czyli share link. Tworzymy sobie wiadomość, jest 13. 5:50, ok.
Czyli ja sobie zrobię z mojego bloga mariuszmerza.pl i zrobimy wideo wpisy, kurs blogowania albo nie. Zrobimy sobie wideo wpisy, ten wpis co wydałem dzisiaj, żeby się pokazać. Kopiuj, tak, kopiujemy sobie, wklejamy tutaj link, Center V. Tutaj sobie kopiujemy, jeśli macie jakiś kawałek wpisu. O 5:50 PM. Wyślij mi maila, gdy wiadomość zostanie wysłana, tak? Mam tu umieszczanie i dajemy auto schedule. Social network, tak? Jeszcze tutaj, więc ten. Tak. I ok, już jest pierwszy wpis ustawiony. Jeszcze sprawdzimy. Tu jest, widzę, na marzec 9:10. Dlaczego? Mamy 2013. 5:38, damy 5:40. Aha, czyli brzmi dalej, czyli 5:45. PM, aha, tak, bo nie zaznaczyłem PM. 5:45, też nie chcę robić. Ok, więc ustawimy sobie na jutro. 5:45 rano, zmienimy sobie na rano i ten wpis pojawi się jutro o godzinie 5:45 AM, to jest rano, więc save change i mamy, tak? I ten wpis powinien się pojawić jutro o godzinie 5:45 rano, więc nie będziemy przy komputerze. I zobaczymy, czy ten wpis się pojawi, powinien się pojawić, tak? Czyli bez żadnej tam rejestracji, tylko podpinasz sobie Facebooka i masz automatyczne posty dodawane. Oczywiście jest to, widzę, że nie jest to wersja darmowa. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda cenowo. £7 za miesiąc, więc 7 razy 5, 35, około 40 zł za miesiąc wychodzi. Ale tutaj wersja darmowa, 30 dni trial i potem można wziąć wersję darmową do 3 profili. Tak, bez tam dodatków. Bez dodatku, więc prawdopodobnie można mieć darmowo, z tym, że nie można mieć więcej niż 3 profile. Ok, także mam nadzieję, że film ci wszystko wyjaśnił, że post się pojawi jutro rano i zapraszam cię na kolejne filmy, zapraszam cię również na mojego bloga mariuszmerza.pl oraz mariuszmerza.eu i miej wspaniały dzień, miej wspaniały wieczór, nie wiem kiedy to oglądasz, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.